Ja z Klaudią poznałam się 4 lata temu. 1 kwietnia jest nasza rocznica czwarta. W internecie się poznałyśmy. Ja mieszkałam wtedy w Anglii. Związek na odległość ma szansę przetrwać. Przynajmniej ja tak uważam, ale no nie na dłuższą metę. Wiedziałam, że nie ma w ogóle takiej możliwości, żebyśmy się razem związały, bo za duża odległość. Ja nie chciałam się przeprowadzać za granicę. Klaudia nie chciała też niby mieszkać w Polsce. No ale ostatecznie po pół roku wyszło tak, że zamieszkałyśmy razem w Poznaniu, tutaj u mnie. Wzięłyśmy ślub 2 lata temu, był to ślub humanistyczny. W Polsce, wiadomo, dokumenty ze ślubu humanistycznego nic nie wnoszą, więc złożyłyśmy po prostu sobie, między sobą taką przysięgę, ale kiedyś w planach też mamy wziąć ślub taki prawdziwy. Od samego początku jedna i druga wiedziałyśmy, że chcemy mieć dziecko. To w sumie to był taki warunek, że moja przyszła partnerka musi chcieć dziecko, bo ja bardzo pragnęłam tego dzieciątka. Spodziewamy się lada dzień właściwie już dzidziusia, córeczki. Ustaliłyśmy sobie, że najpierw Alena urodzi dziecko, później ja. My korzystałyśmy z metody kubeczkowej, to jest inseminacja domowa. Dawcy mamy anonimowego, za dużo o nim nie wiemy. Nie mamy żadnych dokumentów podpisanych, bo one i tak nie są nic warte tak naprawdę w tym kraju. Pojawiały się jakieś pytania, a jak to dziecko, jakie będzie nosiło nazwisko? Czy będzie to moje nazwisko, czy nazwisko Aleny? Myślę, że no, nie ma tam z tym większego problemu, tym bardziej, że aktualnie jestem w trakcie zmiany nazwiska. Na co dzień. Więc myślę, że wszystko będzie okej. Długi czas się starałyśmy, bo prawie 2 lata. Po prawie 2 latach zobaczyłyśmy te nasze wymarzone 2 kreseczki. Wiedziałam, że to jest ich największe marzenie, że długo się starały. Gdzieś tam już powoli traciły tę nadzieję, ale cały czas walczyły. My już jesteśmy połączone z mamą Klaudii, z moją teściową i z moim teściem, z Klaudii ojczymem. Tak. No bardzo, bardzo się cieszymy. Jesteśmy zadowoleni i cieszymy się, że dziewczyny są szczęśliwe, że nasza córka jest szczęśliwa i że będziemy mieli pierwszą wnuczkę w rodzinie. Moja teściowa wiedziała prędzej o płci dzieciątka naszego niż Klaudia. My miałyśmy konspirację ze sobą, z Ają, także Klaudia jeszcze nie wiedziała, a ja już wiedziałam, że będzie wnusia. Na pewno będzie bardzo szczęśliwym dzieckiem, mając 2 takie mamy jak Aja i Klaudia. To co, kochani, będziemy się żegnać, bo my lecimy do położnej. Kocham was bardzo i do zobaczonka i do usłyszonka niebawem. Wiem, że niektóre rodziny tęczowe miały ten problem, że na przykład już z brzuszkiem szły do ginekologa i odmawiał im badań, bo nie chciały te panie no, zajmować się taką rodziną, że tak powiem. A więc liczą się z tym, a u nas to w ogóle nie było problemu. Usiądźcie, dzień dziewczyny. Dobry. Dzień dobry, Alena. Dzień dobry, Klaudia. Siadajcie. Nie było dla mnie zaskoczeniem, że przyszły 2 mamy. W swoim no już ponad 30-letnim stażu pracy jako położna rodzinna miewam takie pary. Alena te skurcze, takie przepowiadające, takie już przedporodowe, silniejsze, silniej odczuwane, mają miejsce w godzinach wieczorno-nocnych, tak? Także też się nastaw na to, że tak to może być. Kwestia karmienia dziecka to jest właśnie też taka kwestia dla każdego rodzica ważna. Klaudia zadeklarowała, że bardzo chętnie karmiła będzie córeczkę odciągniętym pokarmem Aleny. Przyszło mi do głowy coś, co biorą pod uwagę często matki adopcyjne, czyli taki specjalny zestaw, dzięki któremu mama może poprzez zbiorniczek z dołączonym cewnikiem przyklejonym w okolicy brodawki sutkowej przystawiać dziecko po prostu do piersi. Od bardzo wielu lat w ten sposób nawiązują relacje z dzieckiem malutkim matki adopcyjne. To jest pokój Dali. Już mamy tutaj wózek rozpakowany, złożony. Tu już łóżeczko jedno czeka, z którego na razie nie będziemy korzystały, bo drugie jest w sypialni i pewnie przez najbliższy rok będzie w sypialni nasza córeczka z nami spała. Dostałyśmy też takie ręcznie robione bardzo fajne buciki. Były 2 niteczki, była niebieska i różowa. I dopiero wczoraj właściwie zdecydowałam się ściągnąć tą niebieską. Uwierzyłaś. Bo jeszcze do końca myślałam, że jednak będzie. Jednak może to po prostu pępowinka gdzieś tam coś zasłoniła, no ale na 1000% już będzie dziewczynka. Co jakiś czas ktoś tam pisze?
są jakieś komentarze takie mniej przyjemne, ale to były takie pojedyncze. A tutaj nagle się zaczęła fala. Mnóstwo osób przybyło, które były bardzo za nami, ale sporo osób też przybyło takich, które były przeciwko albo nam, albo temu, żebyśmy miały dziecko. Że robimy krzywdę, że powinni nam tego zakazać. To są osoby świadome, tak, które starały się o to dziecko. I ktoś burzy to wszystko, bo mówi, a na przykład moim takim ulubionym komentarzem było: dwie wariatki wymyśliły sobie dziecko, kto na to pozwolił? Jakby nie rozumiem, skąd ta nienawiść w ludziach. Od początku ustaliłyśmy z Aleną, że jak tylko nasza córeczka już będzie taka świadoma, zaczną się pytania, no bo to jest nieuniknione, to będzie wiedziała, jak do tego doszło, że się pojawiła na świecie. Też, na pewno nic nie będziemy oszukiwały. Jeżeli będzie chciała mieć kontakt z dawcą, jeżeli będzie go kiedyś chciała poznać, też nie będziemy jej jeżeli on wyrazi zgodę. Jeżeli on wyrazi tak zgodę. Będziemy też wychowywały ją w ten sposób, żeby w żadnym stopniu nie czuła się gorsza od innych dzieci, bo ona ma dwie mamy, a inne dzieci mają mamę i tatę. Elegancko.